Łódzki Motoweteran Bazar obchodzi 30-lecie, dlatego zapraszamy na relacje z tego wydarzenia. W tym odcinku Autofana pokażemy również najnowszego Lexusa RX oraz porozmawiamy o nowym taryfikatorze mandatów. Zawsze byłem fanem nowoczesnej motoryzacji, lubiłem auta sportowe, raczej te nisko osadzone. Nasza wizyta na Motoweteran Bazarze pokazuje jednak, że jest tu pewna magia, którą spróbujemy odkryć. Po co w szczególności przychodzą odwiedzający? Kupują, sprzedają, wymieniają się? Jakie są te największe, najfajniejsze smaczki, na które polują? Przychodzą ludzie spragnieni właśnie kontaktu z czymś, co było. Są fachowcy, którzy polują na poszczególne części, czy całe wręcz pojazdy. Pocieszającym sygnałem jest to, że wielu młodych ludzi kupuje przedmioty, jak ja się domyślam, służące do odbudowania jakiegoś bardzo ciekawego motocykla. To już się stało powszechnym obrazkiem. Są to wspaniałości, doskonała myśl techniczna. Co my tutaj mamy? Ten egzemplarz to jest BMW R75, rocznik 1943. No, obecnie odrestaurowany, w pełni sprawny. Odbywamy na nim wiele podróży. Głębiej stoi motocykl też 43 roku, Cindap KS750. To jest prywatna kolekcja, to są umiłowane nasze motocykle i mam nadzieję, że jeszcze długo nie będą na sprzedaż. Wołga to chyba mało chodliwy temat, czy wręcz przeciwnie? Mi się wydaje, że w tych czasach jest bardzo chodliwy towar. Opowiedz, na ile ją wyceniasz? Jest idealnie odrestaurowana, 120 tysięcy złotych, jest to 70 rocznik, w takim stanie jeszcze Wołgi nie widziałem. Ile czasu zajęło doprowadzenie jej do takiego wyglądu? To nie my robiliśmy. To już było robione na Ukrainie, tam naprawdę chłopaki się spisali na 100%. Plotka głosi, że ten Sokół 600 od dłuższego czasu nie może znaleźć swojego właściciela, a ja zadaję pierwsze pytanie, czy on w ogóle jest na sprzedaż. No niestety nie jest na sprzedaż. Po prostu zawsze go przywożę na bazar, no ale na sprzedanie absolutnie nie jest. Co w nim takiego wyjątkowego? Unikalna marka, rzadki, no rzadkie są sokoły. No i sam go własnoręcznie odrestaurowałem, żeby nim jeździć, no i po prostu chcę nim jeździć, nie sprzedawać. Czego pan poszukuje, w jakim celu przybył pan na Motoweteran Bazar? No przybyłem bardzo daleka, bo z Podkarpacia, z Rzeszowa. O proszę. W trakcie jestem rekonstrukcji samochodu WC52 Dodge. No i potrzebuję różnych rzeczy, które jeszcze brakują mi. No udało mi się teraz kupić właśnie takie naczynie, które było na wyposażeniu plutonu żołnierzy amerykańskich. Służyło do gotowania posiłków. Jestem bardzo zadowolony, cena była bardzo dobra. Polecam wszystkim, warto się pomęczyć całą noc, żeby przyjechać do Łodzi i kupić takie gadżety. Jesteśmy fanami właśnie zbierania staroci, kolekcjonujemy różne rzeczy z różnych epok, różnych tematyk i tak po prostu przyjechaliśmy tutaj z różnych części Polski, bo jest to taki jeden z większych właśnie zlotów i tutaj miejsc, gdzie można te starocie zakupić.
Przekroczenie prędkości między 31 a 40 km to 800 zł i 9 punktów karnych. Ale jeżeli przekroczymy prędkość o ponad 71 km, to mamy 2,5 tysiąca zł i 15 punktów karnych. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu to 1500 zł i 15 punktów. A to tylko niektóre przykłady najnowszego taryfikatora, który wszedł w życie 17 września. Strach wyjeżdżać z domu. Czy to już czas, żeby zacząć się bać, czy jest jakaś taryfa ulgowa? Taryfy ulgowej oczywiście nie ma, natomiast czy się powinniśmy bać? A wystarczy jeździć zgodnie z przepisami, nie ma się czego bać. Co prawda wprowadzenie recydywy w ruchu drogowym i tego należy się bać, bo o ile ten pierwszy raz, jeżeli na przykład weźmiemy przekroczenie prędkości o 31 km na godzinę, tutaj mamy do dyspozycji mandat karny w wysokości 800 zł i 9 punktów karnych. Natomiast jeżeli my to wykroczenie popełnimy drugim razem, ta kara będzie dwa razy wyższa. Usadzenie kierowcy w ryzach, że nie jak do tej pory mieliśmy rok czasu, 24 punkty, rok czasu, po roku czasu te punkty nam się zniwelują, możemy od nowa zacząć naszą przygodę z zerowymi punktami karnymi. No właśnie teraz już tak nie jest, teraz jest 2 lata. I teraz jeszcze jedna ważna informacja. Te 2 lata liczą nam się od momentu uiszczenia mandatu karnego. Cały czas oczywiście te przepisy się nieco zmieniają i tutaj należy cały czas na bieżąco śledzić zmiany, śledzić to, co jest na stronach rządowych, ale też i również polecamy strony policyjne. Bać się nie ma czego, tylko trzeba jeździć zgodnie z przepisami. To jest przepis na to, żeby nie płacić wysokich mandatów karnych. Zmiany w taryfikatorze mandatów karnych, a także w systemie punktów karnych idą w dobrym kierunku, w kierunku poprawy bezpieczeństwa, wzrostu świadomości prawnej i kultury poszanowania przepisów ruchu drogowego, co widać gołym okiem na polskich drogach. Jest zdecydowanie wolniej, to znaczy zdecydowanie bezpieczniej. Oczywiście tworzenie przepisów prawa nie lubi medialnego zgiełku. Dobre prawo, skuteczne prawo tworzy się w zaciszu gabinetów, i na to potrzeba czasu, jeszcze raz czasu. Te przepisy w praktyce pokażą, jakie są jeszcze niedociągnięcia zarówno w systemie punktów karnych, a także w taryfikatorze mandatów i myślę, że prędzej czy później jakieś korekty nastąpią. Natomiast idziemy w dobrym kierunku, w kierunku poprawy bezpieczeństwa i tak trzymać. Wierzę w to, że przez to polskie drogi będą bardziej bezpieczne. Producenci klasy premium, wprowadzając nowy flagowy model na rynek, nieczęsto decydują się na radykalne zmiany względem wyglądu zewnętrznego. W przypadku Lexusa RX 5 generacji, wasz sąsiad jednak od razu będzie wiedział, że nabyliście najnowszy model. Na pierwszy rzut oka widzimy nowoczesny design, który zachwyca nawet najdrobniejszymi detalami. Mamy tutaj masę innowacyjnych technologii. Również pod maską znajdziemy bardzo ciekawe rozwiązania silnikowe, czyli turbodoładowany motor 2,4 litra wspierany przez silniki elektryczne. W najszybszej wersji przyspiesza do setki w 6 sekund, czyli o 2 sekundy szybciej od swojego poprzednika. Warto też wspomnieć o tanim podróżowaniu, czyli wersji plug-in. Na co dzień możemy jeździć wyłącznie na prądzie, a jak ruszamy w długą podróż, przerzucamy się na układ hybrydowy, czyli nie musimy zatrzymywać się na częste ładowania.
Nie bez powodu mówimy o innowacji, ponieważ co czwarty sprzedawany Lexus to właśnie RX. Na czym polega sukces popularności flagowego RX-a? RX jest najbardziej popularny i słynie z popularności jakości i niezawodności. Tak? To są podstawowe rzeczy, które pielęgnujemy w tej marce. Dlatego też przykładamy największą wagę do tego, aby auto było wykonane w szczegółach, w detalach, bardzo solidnie i bardzo dobrze. Wchodząc w Wasz konfigurator, zauważyłem, że bardzo dużo wyposażenia dostajemy w standardzie. Tak, to jest dużo wyższy standard niż poprzedni Lexus, mówimy o RX-ie. Posiada pełną gamę silników hybrydowych, zhybrydyzowanych, dodatkowe wyposażenie, którego nie było w poprzednim modelu. Także tutaj oferujemy pełną gamę różnego rodzaju doposażenia, które oczekuje klient. A jak jest z niezawodnością, czyli temat tabu? Niezawodność udowodniona poprzez naszych klientów, którzy zaufali temu modelowi i kupują ten samochód bardzo często. W naszych badaniach widzimy, że ten samochód jest bardzo nieawaryjny, jakościowo bardzo dobrze wykonany. Słyszymy bardzo dobre opinie z rynku o tym modelu, więc to są nasze testy, które są żywymi testami z prawdziwymi klientami. Lexus, synonim słowa luksus, więc musimy trzymać fason.